Jędrzej. Czytamy Ewangelia Marka, 10 rozdział od 1 wiersza. I wstał i udał się stamtąd w granicę Judei oraz na drugą stronę Jordanu. I znowu schodziły się rzesze do Niego, a On je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. I przystąpiwszy, faryzeusze pytali Go, kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A On odpowiadając, rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie, ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyznom i kobietom. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo. I rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął. Ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Do 16 wiersza. Jedzą 15 godzin, 15 minut, a potem będzie przestawka, którzy niektórzy mogą. Rozważanie słowa będzie do godziny 15:15, a potem będzie przerwa dla tych, którzy będą odjeżdżali na pożegnanie. Myśmy wczoraj już słyszeli słowa wprowadzenia do tego 10 rozdziału. I dlatego chciałbym rozpocząć rozważanie od razu od wiersza pierwszego. Wczoraj żeśmy też powiedzieli, że w 9 rozdziale, w 30 wierszu Pan odszedł od nich i zauważyliśmy, że od tego czasu już nie zwracał się oficjalnie do tłumów. W 8 rozdziale, w 34 wierszu czytamy, czytamy jeszcze, że on przywołał lud. Tego już nie czytamy w 10 rozdziale, w 1 wierszu. Już pewnego rodzaju odstęp jest widoczny. Ale pomimo wszystko on jest dalej dla nich do dyspozycji. A nawet jeśli oni chcą z nim wejść w kontakt, to muszą przyjść do niego. I tak też oni to czynią. Umiłowanie, często nad tym się zastanawiałem, że z Pana Jezusa musiało coś wychodzić.
co przyciągało te tłumy ludzi. Bo nikt do nich nie mówił tak prawdę, jak on im mówił. A pomimo tego oni go odrzucili. Ta niewiasta w Jana 4 rozdziale nigdy nie słyszała tak jasno wypowiedzianych słów dotyczących jej życia. Bo ten, którego ty masz, nie jest teraz mężem twoim. Aby jednak ta niewiasta została, nie odeszła, nie uciekła. Powiedziała nawet, nigdy żaden człowiek do mnie tak nie przemawiał jak ten człowiek. W Łukasza 15 rozdziale 1 wierszu czytamy, że przybliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy. A to słowo oznacza, że oni mieli to w zwyczaju przybliżać się do niego. A więc była to codzienność dla tamtych tłumów ludzi przybliżać się do Jezusa. A my często mamy problem z tym. My chcemy czekać. A skutek jest tego taki, że my bardzo często do nikogo nie docieramy. A potem chcemy być miłymi. Miłymi, przyjaznymi, a nie jesteśmy wtedy prawdziwymi. A u Pana Jezusa wszystko było w absolutnym zrównoważeniu. A potem uczył On ich tak jak zwykle, jak miał to w zwyczaju. Tutaj chciałbym powiedzieć na temat przyzwyczajeń. Często słyszymy od braci, że trochę negatywnie się o tym wyrażają, jeżeli to mowa jest o przyzwyczajeniu. Żeby ktoś na przykład z przyzwyczajenia chodził do zgromadzenia. A jednak Pismo mówi, gdy mówi o przyzwyczajeniach, często, a nawet można powiedzieć zawsze o dobrych przyzwyczajeniach. W tym momencie nie przypomina mi się żadne miejsce, gdzie byłoby mowa o przyzwyczajeniach w negatywnym sensie. O ile dobrze pamiętam, to Pan Jezus uczynił coś trzykrotnie z przyzwyczajenia. Ale ja nie rozpocznę teraz od Pana, tylko uczynię to o Jego rodzicach. I dołączę się do wykładu dopołudniowego, wykładu Łukasza 2 rozdział. 42 wiersz mówi o rodzicach Pana. Łukasza 2:42. Poszli do Jerozolimy na święto, jak to było w ich zwyczaju. Wtedy Pan Jezus miał 12 lat i zabrali go ze sobą. Takie małe dziecko można przecież w domu zostawić, nieprawdaż? I teraz zauważmy, jaki ten przykład rodziców miał oddziaływanie na Pana Jezusa jako na dziecko. Gdyż czytamy w 4 rozdziale,
Łukasza. Jest powiedziane w wierszu 17 o Panu, szesnasty wiersz to mówi, że wszedł według zwyczaju swojego w dzień sabatu do synagogi. To jest dobre przyzwyczajenie. Jeżeli my zabieramy nasze dzieci do zgromadzenia, w ogóle taka myśl się nie powinna w naszej głowie pojawić. Idziemy czy nie idziemy dzisiaj? Jeszcze jedno przyzwyczajenie Pana możemy tu oglądać. Z Łukasza 22 rozdział. 39 wiersz. Łukasza 22:39. I wyszedłszy udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Bardzo mocno przypuszczam, że on poszedł tam, aby w zwyczaju swoim modlić się. A więc według zwyczaju wszedł do synagogi. I według zwyczaju swego poszedł na Górę Oliwną, aby się modlić. A w Marka w 10 rozdziale on według zwyczaju swego uczył tłumy ludzi. I naprawdę dobrze nam będzie, gdybyśmy sobie przywłaszczyli tego rodzaju przyzwyczajenia, jakie miał Pan. I chciałbym powiedzieć parę myśli na ten urywek od wiersza 2 do 12. I dwa niebezpieczeństwa Wam przedstawić, które wiążą się z tym przedstawionym urywkiem. Angesichts der Offenbarung Gottes, die in Gnaden kundtut. W obliczu tych objawień Bożych, które On w łasce teraz objawił, übersehen wir manchmal die unwandelbaren Grundsätze Gottes über Gut und Böse. My przeoczamy te nieodmienne zasady Boże dotyczące dobra i zła. Jeżeli Bóg w nadzwyczajnych sytuacjach szczególnego rodzaju łaskę okazuje, to w ogóle nie odmienia tego, żadnych zasad, które są od samego początku w Piśmie zawarte, nie odmienia. To jest jedno niebezpieczeństwo. Bo wtedy my mamy taką skłonność, aby ten wyjątek czynić regułą postępowania. I jest jeszcze drugie niebezpieczeństwo. Jeżeli chcemy się trzymać mocno tego, co było od początku, to istnieje niebezpieczeństwo, że my w tym skostniejemy. I nie damy żadnego miejsca, aby pozwolić Bogu w suwerenny sposób działać w łasce. I te zasady, i te dwa niebezpieczeństwa musimy w tych wierszach od 2 do 12 zobrazować, pokazać i wziąć to jako podstawę. Bóg ustanowił jasne zasady co do małżeństwa. Aber
ale w szczególnego rodzaju sytuacji, i to wystąpiło za czasów życia Mojżesza, pozwolił na inne rozwiązanie. I druga wprowadzająca myśl do tego urywku. Pan jeszcze raz tutaj przedstawia tą wielką wartość małżeństwa. Poprzednio brat Hans Rüdi powiedział, zdrowe życie małżeńskie jest podstawą zdrowego życia w zgromadzeniu. A ja posunę się jeszcze krok dalej. Zdrowe życie małżeńskie jest tą kolumną każdego socjalnego działania w tym świecie. Jeszcze w 10 rozdziale chciałbym odnaleźć ten tytuł nad całą Ewangelią Marka. Myśmy to przed paroma laty właśnie rozważali. I myśmy powiedzieli, że w tej Ewangelii znajdujemy Pana Jezusa w dwóch jego bardzo wielkich, charakterystycznych cechach sługi i proroka. On przyszedł jako sługa dobrowolnie i wykonywał swoją służbę nieodmiennie, niezależnie od tego, czy ludzie mu dawali poklask, czy sprzeciw. I on pokazywał też, że jest prorokiem, który przemawia z tej obecności Bożej i ma to pragnienie, aby ten naród przyprowadzić z powrotem do Boga. Jeśli chodzi o tytuł proroka, to chciałbym przypomnieć pierwszy rozdział, 38 wiersz. Tam czytamy, abym i tam kazał, bo na to przyszedłem. Tu znowu w tym 10 rozdziale oglądamy go w tym pięknym przymiocie, że on znowu uczy. Ale również i w tym rozdziale znajdujemy też i ten wiersz kluczowy dla sługi. I ten wiersz znajduje się w tym 10 rozdziale, jest to wiersz 45. Nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Jakie to jest piękne, że on w trakcie swojej ostatniej podróży do Jerozolimy, aż do dnia, w którym wykonał swoje dzieło, w pełni wykonywał. I tutaj na dwa słowa chciałbym wskazać w 10 rozdziale, w pierwszym wierszu, że znowu udał się. I znowu schodziły się rzesze do Niego, aby On je znowu nauczał. I
Tak jak miał to w zwyczaju, nauczał ich Pan Jezus. Ja, myśmy już o tym wspominali, jak to jest piękne, że ciągle na nowo możemy przyjść do zgromadzenia, do tej obecności Pana Jezusa. A to nie powinno być tylko takim zewnętrznym przyzwyczajeniem. Ale to powinno być pragnieniem naszego serca, aby wszędzie, aby zawsze iść tam, gdzie Pan przyobiecał swoją obecność. A drugie przyzwyczajenie, jak żeśmy już słyszeli, to było znowu tutaj to, że On nauczał. A chciałbym to zastosować w naszym praktycznym życiu. Do dobrego przyzwyczajenia należy też i to, żebyśmy zawsze mieli to ćwiczenie naszego serca, ciągle na nowo to czynić. Chciałbym zwrócić się do młodych ludzi, którzy chcą zawrzeć małżeństwo i rodzinę założyć. Czy wy już wykonujecie tę ciągłą czynność wykładania Słowa Bożego? Może w szkółce niedzielnej albo na innych miejscach? Jest to ważne, aby być później w rodzinie jako ojciec zdolnym do wykładania Słowa Bożego w rodzinie. A tego nie można zrobić tak od razu, to powinno być już wcześniejszym naszym ciągłym ćwiczeniem. Możemy też i to zastosować do naszych zgromadzeń. I możemy to uczynić w stosunku do naszych współpracowników, jak również też zwracając się do najmłodszych, możemy to uczynić również i w stosunku do naszych kolegów w szkole. Możemy spoglądać na Pana Jezusa, jak On był przyzwyczajony do tego. Aby to wykonywać. I w tym rozdziale też możemy się tego od Niego nauczyć. Od wiersza 2 do 12 pojawiają się dwie grupy ludzi, którzy mają swoje pytania. Czytamy w wierszu 2: przystąpiwszy, faryzeusze pytali go. W wierszu 10, a w domu pytali go uczniowie znowu o to samo. Jest to dobre, jeśli mamy pytania. Ja chciałbym szczególnie młodych zachęcić do tego, jeśli macie pytania, a w takiej konferencji mogą się one pojawić, to na przerwach jest dosyć okazji, aby starszych braci zapytać. Ale jest ogromna różnica pomiędzy tymi dwoma grupami tych pytających.
Faryzeusze nie interesowali się odpowiedzią. Bo czytamy, że oni pytali po to, aby go kusić. Oni chcieli mu założyć tutaj pułapkę, oni przy odpowiedzi chcieli. Oni sobie myśleli chytrze, że coś bardzo inteligentnego tutaj wymyślili. I postawimy mu tu trudne pytanie. Pytanie, które pewnie Pan nie będzie umiał dać odpowiedzi. Ale byli zawstydzeni. Ale byli tam i uczniowie, którzy też tego nie zrozumieli. A pobudka działania ich była całkiem inna. Oni mieli pytanie z głębi serca płynące. Oni naprawdę chcieli wiedzieć, jak teraz należy się zachowywać. A jakie ty masz pytania? A jakie są pobudki postawienia tego pytania? My możemy pytaniami też pokazać, co jest w naszym sercu. A Pan zna nasze serca. I On potrafi się obejść z każdym pytaniem. W przypadku faryzeuszów On ich obnażył. Dał im taką odpowiedź, na którą oni już nie mogli się ani słowem odezwać. Ale Pan cieszy się, gdy Ty masz szczere pytania. On jest najlepszym lekarzem. On chce i też dzisiaj Ciebie pouczyć. Obyś był podobny do tych uczniów, którzy z głębi serca postawili pytanie. A nie być podobny do faryzeuszów, którzy myśleli, że są lepszymi. Chciałbym też coś powiedzieć na temat przyzwyczajeń. Jeżeli my w duchowym życiu naszym nie mamy żadnych przyzwyczajeń, to się okaże, że po krótkim czasie nasze życie duchowe będzie zamierało. To w ogóle nie ma nic do czynienia z pewnością zbawienia. Ale ma na pewno wiele połączenia ze świadomym życiem człowieka w obliczu Pana. On uczył. To znaczy, że on jasno wykładał myśli Boże. Myśmy czytali dzisiaj do południa w liście do Tytusa, że można być uczniami dobrego. To nie jest ograniczone do służby braci tutaj przy pulpicie. I druga myśl w związku z tym jest taka. Jakuba 3 rozdział. Bracia, niech niewielu wśród was będzie nauczycielami. Bo my mamy takie dążenie, że zawsze chcemy lepiej wiedzieć. Pycha wrodzona to powoduje. I było wzmiankowane o dzieciach.
My wszczepiamy naszym dzieciom i naszym wnukom dokładnie taką samą pychę. I w związku z tym chciałbym przypomnieć list do Kolosan 3:16. Na pewno dobrze będzie, jeśli ten wiersz przeczytamy. Kolosan 3:16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. O co tu chodzi? Abyśmy się nawzajem pouczali. Tutaj nie ma mowy o kimś takim, który ciągle jest tylko odbiorcą, ale tu chodzi o to, że wszyscy się uczymy jeden od drugiego i wspólnie się uczymy. I trzeci punkt, który chciałbym powiedzieć na temat faryzeuszów. Może przeczytamy z 8 rozdziału 11 wiersz. Osiem, jedenaście i dwunasty. I wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, czy sprzeczać się, i wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. I westchnąwszy w duchu swoim, rzekł: czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. I opuścił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Dokładnie ta sama grupa osób znowu jest tu przed nim i Pan ma otwarte ucho. On przysłuchuje się, on otwiera się na ten temat i my podziwiamy jego cierpliwość. Jest to część tego owocu ducha z Galatów 5 rozdziału. Jakże wiele możemy się od Pana nauczyć. Jeszcze krótkie słowo co do przyzwyczajeń. My w dzisiejszych czasach mamy pewnego rodzaju negatywne nastawienie do przyzwyczajeń. W takim niebezpieczeństwie szczególnie znajduje się młodsza generacja. Myśli się, że życie według przyzwyczajeń to jest dowód na ociężałość duchową. I inteligentny człowiek nie chce przyzwyczajeń. On chętnie by chciał, żeby wszystko się zmieniało, bo on przecież jest człowiekiem myślącym. I wskazuje się przy okazji na wielkie autorytety tego świata.
Ja ciągle na nowo słyszę wśród młodych ludzi o Albercie Einsteinie, który miał powiedzieć, że podstawą rozwoju jest, to jest nowa idea. W pewnym sensie to się zgadza. I w ogóle się nie sprzeciwia zdrowym przyzwyczajeniom. Pismo, tak jak bracia to poprzednio powiedzieli, poucza nas, że dobre przyzwyczajenia są ramą dla naszego całego życia. Nie zawsze możemy je zachowywać. Czasami są niespokojne czasy. Są lata bardzo pełne turbulencji. Ale jak dobrze jest, jeżeli możemy pielęgnować dobre przyzwyczajenia. I jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, co usłyszałem od starego brata, który odszedł do Pana. Szczególnie dla tych, którzy są w tym wielkim obciążeniu z życiem zawodowym, nie są w stanie pielęgnować dobrych przyzwyczajeń. A chodziło tutaj o rodzinę, a dla mnie osobiście było to wielką pociechą. Powiedział do mnie, rodziny wielodzietne mają u Boga zawsze kredyt. My spotykamy Pana Jezusa w naszym urywku tutaj w Judei. Ludzie tamtejsi byli dumni z tego, że znają zakon. I oni z pogardą spoglądali na ludzi, którzy mieszkali w Galilei. I pomimo tego, że znali zakon i byli dumni z tego, to możemy stwierdzić, że oni w tych naturalnych rzeczach życiowych zawiedli. I właśnie jak żeśmy już to zauważyli, jeśli chodzi o rozwód z żoną, to oni nie trzymali się wszystkich naturalnych, początkowych zasad. I to też przemawia do nas. My, którzy nosimy takie wzniosłe wyznanie, jeżeli mamy zainteresowanie prawdami Słowa Bożego, to nigdy o tym nie zapominajmy, aby być wiernymi we wszystkich naturalnych rzeczach naszego życia. Jest to punkt decydujący w Słowie Bożym. Jeżeli ktoś zaniecha tego, aby być wiernym w naszym codziennym, naturalnym życiu Bogu, to
to on wcześniej czy później straci światło co do myśli Bożych w swoim życiu. Myśmy już słyszeli to pytanie faryzeuszy i pobudki, w jakich oni je postawili. A w czym było to pokuszenie, które oni sobie wymyślili? Oni pytali Pana, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną, albo opuścić ją? Gdyby Pan Jezus powiedział, nie, Bóg tego nie chce, to wtedy by zaraz odpowiedzieli, a co myślisz o 5 Mojżeszowej, 24 rozdział, gdzie Mojżesz powiedział, że należy takiej kobiecie dać list rozwodowy? A gdyby Pan Jezus dał tym odpowiedź z 5 Mojżeszowej 24? To wtedy by oni powiedzieli, a co z tymi początkowymi myślami Bożymi, jakie czytamy w 1 Mojżeszowej? I tak w ten sposób chcieli Panu Jezusowi zastawić pułapkę. I tu możemy podziwiać mądrość Pana Jezusa. On nie tylko dał taką odpowiedź, że oni w tej pokusie, którą wymyślili, chybili cel, ale Pan również i odkrywa ich stan serca. A Pan pyta w wierszu trzecim, co wam nakazał Mojżesz? I teraz faryzeusze w odpowiedzi swoim zaczęli się wycofywać. Pan pyta, co Mojżesz nakazał, a oni odpowiadają, co Mojżesz pozwolił. Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. To, co jest napisane w 5 Mojżeszowej 24 rozdziale, jest napisane na ochronę takiej niewiasty, która została opuszczona. A Pan wyjaśnił w wierszu 5, że to z powodu zatwardziałości serca waszego wam to pozwolił. On znał twardość serc tych ludzi. A więc on dał te zarządzenie w tym 5 Księdze Mojżeszowej 24 na ochronę tej słabszej niewiasty. A potem Pan ciągle dalej, ale takie myśli Boże nie były od początku. I tu właśnie o to chodzi. Abyśmy te myśli Boże znali i je wykonywali. Tak jak Bóg to od samego początku chciał mieć. I on odpowiedział, że od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. I teraz następuje 7 piękny wiersz. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i niewiastę. I pokazał im tą drogą, jak oni mogą siebie samych odnaleźć w małżeństwie. I jest jeden człowiek. I ten człowiek opuszcza ojca swego i matkę swoją.
i przyłącza się do żony swojej. I wtedy dopiero stają się jednym ciałem. Gdy zastanowimy się nad tymi czterema punktami, które przed chwilą wymieniłem, to będziemy mieli wartościowe lekcje co do myśli Bożych dotyczących małżeństwa. Jak również też i myśli Boże dotyczące drogi w małżeństwie. I wtedy Pan Jezus dalej mówi, jaki będzie wynik tego, jeżeli w ten sposób mężczyzna i niewiasta się połączą. Są jednym ciałem. Nie jest ich dwoje, ale jedno ciało. To jest jedność, którą Bóg widzi. Mężczyznę i niewiastę w małżeństwie widzi jako jedność. I dalej dodaje, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Taka jest myśl Boża zawarta w 9 wierszu. A ja sobie to w mojej Biblii podkreśliłem. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Jeżeli Bóg ze sobą połączy, to dwóch ludzi ze sobą połączy, to to jest cud i to jest podarunek. I czegoś takiego człowiek niech nie rozłącza. I tym samym on rozpuścił tych faryzeuszów, którzy chcieli go kusić. I pokazał im, że oni w praktycznym życiu wiele muszą zmienić. Bo w tamtych czasach rozwodzili się z żonami swoimi z bardzo banalnych powodów. Ale Bóg czegoś takiego nie chce. Jeszcze jeden punkt chciałbym podkreślić dla tych, którzy nie są jeszcze zamężni i żonaci, a myślą o tym. Pomyśl o tym, że tu jest napisane, co Bóg złączył. Pomyśl o tym, co apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian. Wychodzić za mąż, pobierać się w Panu. Kogo najpierw powinieneś zapytać, kto jest właściwym partnerem małżeńskim dla ciebie? Pana Jezusa. On wie dokładnie, kto do ciebie pasuje. I on może ci darować takiego pasującego partnera. Jeszcze jedną myśl chciałbym powiedzieć dla wszystkich tych, którzy są już żonaci i zamężni. Naturalnie najpierw do siebie samego to mówię. Ten mąż przyłączy się do swojej żony. Czy my jako mężczyźni to czynimy? To jest zadanie, które my jako mężczyźni mamy w swoim małżeństwie. A ta kolejność, a to, co tu oglądamy, to przyłączenie się, to bycie jedno w tym małżeństwie, jest na pierwszym miejscu wymienione, a potem dopiero następuje to cielesne połączenie, być jednym ciałem. To nie jest w zwyczaju, aby człowiek tak żył według tych zasad, które są wymienione w tym 9 wierszu. To wtedy nie było w zwyczaju i dzisiaj nie jest w zwyczaju. Mam na myśli świat oczywiście.
wir, die wir Kinder Gottes sind, uns an diese ursprünglichen Gedanken Gottes i jak to jest bardzo ważne, abyśmy my, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, tych początkowych myśli Bożych co do małżeństwa się trzymali. Może właśnie dlatego uczniowie zapytali się w wierszu 10, bo w tamtych czasach nie było to w zwyczaju, żeby tak właśnie postępować. I Pan jeszcze raz podkreśla to z naciskiem, co przedtem powiedział. I pokazuje, że obydwoje, mąż i niewiasta, są w odpowiedzialności wykonać to, co Bóg postanowił. W wierszu 11 pokazana jest odpowiedzialność mężczyzny, że kto by rozwiódł się z żoną i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. I w wierszu 12 pokazana jest też i odpowiedzialność, która jest po stronie żony. Jeżeli by ona sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. My chcielibyśmy te myśli Boże, które od samego początku stworzenia były i po dziś dzień są obowiązujące, przywłaszczyć sobie dla siebie samego. I je zachowywać i w nich żyć. I jeżeli w niejednomyślności z Bożymi myślami będziemy też i zdążać w naszych małżeństwach, to wiedzmy, że będziemy szli szczęśliwą drogą. Przypomnijmy sobie te zasadnicze myśli Boże dotyczące małżeństwa. Ten obraz małżeństwa pomiędzy mężczyzną a niewiastą ma być obrazem Chrystusa i zgromadzenia. I to właśnie jest dążeniem diabła, aby zniszczyć ten obraz. A on używa do tego nasze własne ciało. I Pan wyjaśnia wszystko to, co dotyczy tego małżeństwa. I mówi do nas coś bardzo cudownego. W wierszu 9, co wtedy Bóg złączył człowieka, niechaj nie rozłącza. Mili bracia i siostry, to jest nasze bezpieczeństwo jako zgromadzenia. Nic nie może nas oddzielić od naszego Pana. My jesteśmy na zawsze i bardzo mocno z Nim złączeni. My należymy do siebie. I jeszcze jedna myśl. Też jeszcze obraz. W domu uczniowie pytali Go. Gdybyśmy czytali w pierwszym liście do Tymoteusza, też czytamy o pewnym domu. O domu Bożym. Ten, który jest podstawą prawdy.
A my mamy też zgromadzenie. A te wiersze od 10 do 12 pokazują nam odpowiedzialność w zgromadzeniu. My, którzy w tym domu jesteśmy i my, którzy tworzymy ten dom, my nie powinniśmy pytać faryzeuszy, nie mamy pytać się świata, my mamy pytać naszego Pana. I wtedy On nam pokaże to, co jest ważne w Jego myślach. I w tym połączam się z tym, co już jeden z braci powiedział. Abyśmy naszego Pana pytali. I naszego Pana ciągle na nowo o to pytali. On da nam tą właściwą odpowiedź. I On chce, abyśmy się zachowywali zgodnie z Jego Słowem. Jest to bardzo ważny urywek i my ciągle na nowo czytamy tutaj o odprawieniu i o rozwodzie. Ale na jeden punkt musimy zwrócić uwagę. Jeżeli są problemy w Twoim małżeństwie, to nie myśl po pierwsze o rozwodzie. W ogóle nie myśl o rozwodzie, ale myśl o pojednaniu. Bo pojednanie jest właśnie kluczem rozwiązania wszelkiego problemu małżeńskiego. A nie czekaj na drugiego, aby on przyszedł do ciebie. Ale ty udaj się do tego drugiego. Jeżeli Pan mówi o odprawieniu, to z całą pewnością nie czynił to chętnie. I tak jak my to tutaj czytamy, to widzimy, że to jest bardzo poważne ostrzeżenie. Bo bardzo często spotykamy się z tym pytaniem, co będzie, jeśli będę rozwiedziony? A co będzie, jeżeli już będę rozwiedziony, to czy mogę znowu zawrzeć związek małżeński, czy wolno mi to, czy tamto? Jeżeli sobie to weźmiemy do serca, jeżeli ty odprawisz, a potem się żenisz, to ty popełniasz cudzołóstwo. I nie pytajmy już więcej, co jest po rozwodzie. Wtedy musimy iść na kolana i powiedzieć: Panie, pomóż, abyśmy się pojednali. To, co Bóg złączył. Wiersz 9. Człowiek niechaj nie rozłącza.
Trudno mi jest o tym mówić. To, co ja przez co widziałem w rodzinie, która mieszkała obok domu moich rodziców. Mąż nie chciał się rozwieść, a ta żona tak. Raz też byłem świadkiem na takim świadku, na takim weselu. Byłem na takim weselu, gdzie mogłem robić zdjęcia. I potem spotkałem to małżeństwo w kłótni. Po jednym tygodniu. A ten mężczyzna chciał skoczyć z balkonu. I trwało to długie godziny, zanim był gotowy, skłonny, aby się pojednać. Ja mówię naturalnie o świecie. Obydwie rodziny nie były wierzące. Jest to wielka nędza. A my jako wierzący mamy tą wielką odpowiedzialność, będąc w naszych małżeństwach. Czy my jako małżonkowie nie musimy powiedzieć tak, jak powiedział ten hebrajski sługa? Ja miłuję moją żonę, miłuję moje dzieci i nie chcę wyjść wolno. Bóg nas ze sobą złączył. I wtedy to jest Jego dzieło. I wtedy my niszczymy Jego dzieło. Jeżeli my jako bracia w naszym własnym małżeństwie nasze własne błędy nie potrafimy usunąć. Bo dlaczego powstaje sytuacja w małżeństwie, że chcą się rozwieść? I czy potem po takim rozwodzie jest ktoś, kto jest zwycięzcą? Nie, obydwoje są tylko tymi, którzy stracili. Żaden z nich nie będzie prawdziwie szczęśliwy. I to będzie się ciągło przez generacje, ta bieda. Dzieci nie będą już wiedziały, co to jest miłość. Boża miłość. I w zgromadzeniach mamy tego rodzaju pytania. I mamy te sytuacje nędzy. I to wśród braci, którzy są w służbie pańskiej. Bracia, którzy są uznawani. Ale również i wśród prostych braci. Jakie my świadectwo dajemy jako nasze zgromadzenie? Das ist so
Zeugnis, der Brunnen der Freude Gottes zu sein. Przecież takie powinno być nasze świadectwo, że my jesteśmy tym źródłem radości Bożej. Aby mogło być to pochwalone. O, jak piękna to jest rodzina. I że to może być przez zewnętrznych ludzi poświadczone. O, to jest miejsce, w którym Bóg zawsze może tam znaleźć swoje miejsce. Tak jak u Abrahama. I tego przecież nie chciejmy nigdy niszczyć. Te źródło zgromadzenia. Tam, gdzie miłość ma swoje domostwo. Tam, gdzie ona może być urzeczywistniana, tak jak dzisiaj rano żeśmy słyszeli. A wtedy przychodzą faryzeusze i pytają: czy oni to w ogóle zrozumieli? Czy my to jako małżonkowie, mąż i żona, rozumiemy, jakie znakomite miejsce posiadamy? Jakie szczęście posiadamy? I jaką radość między sobą możemy dzielić w takim małżeństwie? To Pan nas razem ze sobą połączył. I jeszcze coś. W nowoczesnym świecie mówi się, że najpierw trzeba się dobrze poznać ze sobą, a dopiero potem się żenić i zawierać związek. Nie, najpierw musimy wiedzieć, czy to jest od Pana. A wtedy Pan szybko otworzy drogę. Wtedy On te przeszkody, które można z góry przewidzieć, On usunie. I może darować totalnie, całkowicie inne wypełnienie życia. A wtedy do tego potrzeba tej wspólnej gotowości, aby iść tą drogą razem z Panem. Przez wyżyny, ale również też i przez doliny. Aby wspólnie znajdować drogę przed Panem, drogę Pańską. I wtedy nie jest to tylko teoretyczne rozważanie. Aby kusić Pana Jezusa, gdzie są te granice. Wtedy będzie ta radość, aby w bliskości Jego iść wspólnie drogą. Ja przepraszam bardzo, ani moment, i wpadłem w prawdę. Teraz będzie przerwa, a brat ma pytanie. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Aby jeszcze wyświetlał serdecznie wersji, co Bóg spojrzał, człowiek rozumie. Kto jest ten człowiek? Bo wielu na tej sali może myśleć, że to jest teściowa, teści.
viele auf diesem Saal finden können, denken, das ist der Schwiegervater, Schwiegermutter. No wiecie, mogą być to ile to klantki jest. Żeby ktoś to dobrze wytłumaczył, bo rozwiedziemy się i vielleicht nie będziemy o tym wiedzieć. Kann einer von den Brüdern doch das erläutern, damit wir nicht uns nicht auf die Reise begeben, ohne das zu wissen. No, bo tu bardziej nic nie grał, wyświetlują, to myślę rozwiedzę. Es steht zuerst, wo steht es geschrieben, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden? Ja, das nein, das ist, das hören wir schon zu der Evangelie. Und die zweite Frage, wer ist der hier gemeinte Mensch? Gdzie jest napisane to, że co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza? Jak również pytanie, kto jest z tym człowiekiem? To gdzie jest napisane, to mamy właśnie tu, w Marka 10 rozdziale, w 9 wierszu. Pan sam to powiedział. Przedtem już dobrze było powiedziane, jeżeli my chcemy zawrzeć związek małżeński, to tylko w Panu. Wierzącemu wolno tylko żenić się i wychodzić za mąż tylko z drugim wierzącym. I wtedy można powiedzieć, że Bóg ich razem ze sobą połączył. A teraz jest ostrzeżenie. Następującym argumentem się to podpiera przez wierzących. Nas Bóg w ogóle nie połączył. Myśmy się w ogóle w Panu nie pobrali. To wtedy, przed 3 laty, to było tylko takie cielesne. I oni dalej argumentują. I ponieważ nas Bóg ze sobą nie połączył, to możemy teraz bez żadnych skutków się rozłączyć. I tego rodzaju wniosek jest absolutnie fałszywy. Ja wiem, że w naszych krajach, w których my się zgromadzamy, wszędzie jeszcze jest tak, że musi być związek małżeński zawarty w sposób urzędowy przed urzędem państwowym. A teraz się argumentuje, a w tamtych czasach przecież nie było takich urzędów. Tak, zgadza się. Ale w tamtych czasach było publiczne proklamowanie tego małżeństwa. Czytamy o tym, że Laban zrobił bardzo wielkie przyjęcie, gdy było to wesele. Dzień wcześniej jeszcze nie było. Dzień wcześniej przed tym przyjęciem oni nie mieli jeszcze związku małżeńskiego. Również w przypadku Rut i Boaza był ten oficjalne zawarcie związku małżeńskiego przed starszymi tego miasta w tej bramie. I od tego momentu, gdy takie publiczne proklamowanie tego małżeństwa się odbyło, to od tego momentu tych dwoje ludzi zostało przez Boga złączonych. To jest fakt. Każde małżeństwo zawsze istnieje przed Bogiem, każde małżeństwo. A ponieważ tak to jest, hat der Mensch kein Recht, sie auseinanderzubringen.
to żaden człowiek nie ma prawa je rozłączać. A pod tym określeniem człowiek to mowa jest tu o obydwóch partnerach małżeńskich. To oni chcą się rozwieść. A to jest przeciwne tym jasnym pouczeniom Pisma. Malachiasza 2:16 jest napisane: ja nienawidzę rozwody. Teraz zrobimy przerwę.